Serwus, dzień dobry, ja jestem Wilki, to kolejny odcinek na moim kanale i słuchajcie, dzisiaj jest ten dzień, w którym musimy zbudować schron dla wszystkich członków Palionowa, ponieważ jest coraz bardziej niebezpiecznie, ja nie wiem co tutaj się dzieje, widzowie, na te Palionowie musimy bardzo uważać, no i oczywiście w tym wszystkim pomoże mi Szczypson, niezastąpiony, genialny budowniczy, którego znacie bardzo dobrze, słuchajcie, na Palionowie. Słuchajcie, patrzcie, wiecie ile on w staniach budynków tutaj wybudował? Naprawdę wiele, ja wam zaraz pokażę, na przykład wybudował, na przykład, czekajcie, pozwólcie, że ja tutaj wyjdę na zewnątrz sobie, wybudował, tutaj ten wiatrak tutaj i na przykład też wybudował tudzież tutaj, prawda, ten domek od niego. No i tutaj na przykład właśnie takie rzeczy, widzowie, powstały z jego ręki, więc wydaje mi się, że on jest idealną osobą do pomocy. Wy zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, no i chciałabym was zaprosić bardzo serdecznie na mój kanał vlogowy, ponieważ tam są super odcinki, a od grudnia będą vlogmasy codziennie, dzień w dzień, 24 odcinki, także wbijajcie koniecznie na mój vlogowy kanał, bo będzie fajnie, jak tam wbijecie, serio, będzie mi mega miło. No i też wbijajcie na TikToka, tam też będzie daily w grudniu. Ale tak, idziemy do Szczypsona, no i oczywiście bunkier, widzowie, jak się wystraszyłam, ja nie mogę, stary. Dobrze, widzę, tam Szczypson sobie biega. Mr. Szczypson, dzień dobry. Mam nadzieję, dobry że... Dobry dzień. Ała, no czemu cios mi pierwszy. To... Nie, no ja mam pum, mało serduszek. Cios drugi. Nie rób i uwaga, tego. Pum, nie. Cios... Myślałem, że w to nie wbiegniesz. Nie, specjalnie strzeliłem obok, a ty się przesunęłaś. Wiesz co... Sam się przesunąłeś i po prostu jest karygodne zachowanie. Bo za każdym razem właśnie, widzowie, tak się dzieje, jak ja próbuję tutaj nagrać odcinek jakiś fajny. Fajnie, ja wiesz, po prostu potrzebuję levela i zawsze tak muszę od ciebie, wiesz, troszkę tu netherite'owa łopata. Ej, w ogóle chciałam ci powiedzieć, że gratulacje, że złapaliście Steve'a, bo złapaliście go, tak? Udało wam się to? No i powiedz mi, gdzie on był? Gdzie ten synek był? On właśnie tam gdzieś, w tamtą stronę, tam dalej za... w tamtą stronę. W tamtą stronę, ja nie dokładnie... mam teraz moich itemów. Gdzie jest moja łopata? Rzuciłem ci. Dokładnie na południe od Palionowa. Okej, a dlaczego on tam był? No ukrywał się tam, nie? No nie wiem po co, w sumie nie rozmawiałem z nim. No dobra. Po prostu go zamknęliśmy i tyle. Dobra, słuchaj, mimo wszystko, mimo tego, że on jest zamknięty, już raz uciekł wam z więzienia, więc czy mógłbyś... Tego nie ucieknie. Ja wierzę, ale po prostu tak na wszelki wypadek, wiesz, profilaktycznie chciałabym, żebyś mi pomógł zrobić schron po prostu. Tak totalnie profilaktycznie, bo wiesz, już bywało wiele sytuacji, gdzie na przykład, wiesz, był sobie Lucyfer, prawie umarliśmy, były roboty, prawie umarliśmy. Dobra. Wiesz o co chodzi, nie? Tak fajnie by było po prostu mieć takie safe place, rozumiesz? To ja mam. Jakie? To jest moje. To jest twój safe place. Miejsce. To jest mój schron. No powiem ci, że myślę, że jak walnie tutaj bomba, to robię szybko tak. Umrzesz. I nikt mnie nie widzi. Mhm. No stań sobie na zewnątrz, zobaczysz. Dobrze, dobra. No. Dawaj. No nie widać się. Masz rację. No to widzisz, trzeba dobry sobie schron. Coś więcej. No dobra, ale jak uderzy bomba i to rozwali, no to ciebie też rozwali. Jaka bomba, no jaka nie wiem, bomba. No ja po prostu przewiduję już wszystko, okej? Okay? Ja bym chciał powiedzieć, że ja przewiduję tej przyszłość i ja czuję, że tak może się wydarzyć. Czy ty nam więc... grozisz? Tak nie, czy nie grożę wam, ale nie, nic nie wiem, ale chciałabym czy po prostu, ty przypadkiem nie współpracujesz ze Steve'em? Nie, nawet tak nie mów, nie będę współpracować z tym leszczem tutaj. Nie. Halo, Paweł? Mam tutaj impostora. No przecież kurde, to nie jest, no przecież... Tak, to jest Emilia, dobrze myślałeś. Excuse me. Dobra, macie takie dobra, podejrzenia. Niestety, ale mamy drugie więzienie dla ciebie, zapraszam. Nie. Chodź, Szczypson. Ty mi pomagasz robić schron. Ty mi pomagasz. Jak ty chcesz bombę spuścić na Palionowo. Ale absolutnie nie chcę tutaj nic takiego robić. Ja po prostu mam pewne przypuszczenia, że możemy umrzeć. Też słyszeli. Nie, ja po prostu się czuję niebezpiecznie tutaj na Palionowie. Widzowie słyszeli, jak grozisz nam bombą. A ty... Popie. Oczywiście, że opie. Nie. Opie. Opie. Pierdoło, oczywiście, opie. Że nie. Dzioha. Dobra, słuchaj, powiem ci tak, tam jest Jetty. Dobra, ale gdzie ten schron chcesz robić? Bo ja tutaj wymyśliłam, no nie? Myślisz, że to są normalne drzewa i w ogóle wszystko jest normalnie? Nie. Mega schron, naprawdę, no po prostu. Dobra, ale zejdź tam po prostu. I lepszego miejsca. No dobra, no ale, ej, dobra, idziesz, jak się mówi, najciemniej jest pod latarią, tak? No właśnie, ale nie! Przysięgam, że za każdym razem jak idę do Pawła, to nigdy nie idę tą ścieżką, tylko zawsze skakuję tędy. No dobra, i tędy idę, no ale dosłownie. Dobra, ale czy ty nie rozumiesz, że to jest dla ciebie schron, więc to dobrze, że ten. No i po co tutaj to rozwalasz i co tutaj psujesz mi mój ten? Dobra, schodzę na dół, aczkolwiek takie miejsce, no myślałem, że to będzie lepiej ukryte. No to najwyżej zrobisz jakiś schron mechanizm. Powinien być w ścianie, w górze, no to powinien mechanizm. Być twierdzą. To ty zrobisz mechanizm? Ale jak to nie da się zrobić mechanizmu, bo jest za mało miejsca, nie ma ściany. I moda się, na pewno się da, ty coś wymyślisz. Popatrz, naprawdę, to jest wszystko? Jak na razie tak, dlatego tutaj właśnie przybyliśmy, żeby razem go tutaj zbudować. I mam na przykład łóżka dla nas, patrz. To dla ciebie jest łóżko. To jest dla mnie łóżko. Tutaj jest łóżko palionki, damy... Czemu ty je niszczysz?
Okej. Dobrze, no to w takim razie, tu jest twoje łóżko. Tu jest moje łóżko, tu jest łóżko pali... No i co ty robisz tutaj? Czemu ty mnie ogradzasz? Daj tu jeszcze jedno łóżko. Czemu jeszcze jedno łóżko? Palionki. Ja nie chcę spać z palionką. Ale to jest wasze comfort place, prawda? No i co? No dobra. To tak jak to jest wasze comfort place. Kurde. Co? Nic no, po prostu. Denerwuję się. Ale czemu tu się tu właśnie, tam reszta, a tutaj, prawda... Tu. Nie podoba mi się to w ogóle. Weź proszę to zniszczyć. Nie, to jest w ogóle... Czemu? Nie podoba się to. Nie rozumiem, że, z tym, że to ma być co, chcesz, komfort. Chcesz, żebyśmy was podglądali? Ale nie... Tak. Taki mam właśnie zamiar. Chciałam. Okej. Dobra, nie. Nie podoba mi się ten układ łóżek. Tu musi po prostu inny układ łóżek. One nie mogą być tak blisko siebie. Ja tutaj sobie już wszystko wymyśliłam i to jest po prostu... No to jak już sobie wszystko wymyśliłeś, to po co ja to? No bo musisz po prostu pomóc. Dobra, to ja będę po prostu obserwował. Dobra, tu jest tak i tu jest powiedzmy, że... Nie, tak. Nie. Uspokój się, ale możesz to zostawić na chwilę. Na miłość boską po prostu, no zostaw to na chwilę. Dobra, teraz tak. Tu będzie tak. Paweł oczywiście po kwalionki. Bzyka damy tutaj, ja jednak się zamieniam z tą miejscami, czekaj, czyli ja będę spać tutaj, ty będziesz spać tutaj. Chcesz spać obok Dave'a pewnie, co nie? Więc tu będzie obok Dave'a, o i tu jest trochę nierówno. A już wiem dlaczego jest nierówno, dobra, no sorry, no pomyliło mi się trochę, dobra, tak. Ty będziesz spał obok Dave'a i tu jeszcze będzie spać Yeti. Widzisz jak super? A? Nie, coś mi tu nie gra. Co ci tutaj nie gra znowu? No przecież jest wszystko fajnie. Każdy będzie miał tę skrzynkę. W ogóle. Patrz, nawet mam... Wzięłam nawet ze sobą... Mnie nie gra, że ja koło ciebie śpię. No i co? Ale jakby, jaki ty masz problem do tego? Patrz, i biblioteczki. No. Nie, oj nie. Oj nie. Nie niż tego! Nie! Nikt nie będzie czytał w tym punkcie książek. Nikt tu nie będzie nic czytał. Książki są zakazane. Tu komputer proszę tu postawić. Będziemy grali w League of Legends. Nie ma komputera w League of Legends. Patrz, ale mogę postawić siedzenia. Takie, patrz, o. Będzie kanapa, ale daj mi chwilę, nie denerwuj się, daj mi chwilę, czekaj, bo ja mam zaraz pomysł. Zaraz wybuchnę. Ale ja mam plan, uspokój się, patrz. Patrz. Normalnie taka sofa, nie? Taka, o. Co ty robisz? Comfort place. Okej. Dobra, to niech będzie mój comfort place w takim razie. Czemu ja i palionka mamy tak? Żeby się miały troszkę prywatności. Patrz, a chcesz mieć zagłówek? Nie, będzie mi poduszka spadać z tyłu, nie chcę. Nie chcesz. Dobra, no to zrób to ten, czekaj. Ustaw sobie tak jak chcesz. Dobra, każdy musi mieć... To rozartowałem. Okej. Dobrze. Gdzie nam dać ten? Tutaj będziecie mieć skrzynki. A, widzisz jak fajnie. Dobra, to z tego, że ja i palionka tak mamy, to będziemy mieć skrzynki nad głową w takim razie. Mam nadzieję, że mi nie spadnie nic. Okej. Co myślisz, jak na razie? To będzie które? Tak, to będzie a, tu. Tak. Na co dwa craftingi tak blisko siebie? Jezu, dobra, możesz po prostu To się troszkę nie klei, nie, bo ale i tak będziesz korzystać z jednego, nie korzysta się z dwóch. Dobra, ale jak ktoś będzie chciał... To jest strata miejsca. Nie, to nie jest strata miejsca, to jest po prostu ładne miejsce, żeby... Po prostu chcę, żeby to było ładnie, tak? Mimo wszystko. Dobra, widzowie, co tutaj zmieniasz? Czemu? Ja teraz nie mogę otworzyć tej skrzynki. Aha, przepraszam. No co to jest, co to ma być w ogóle? Dobra, jest dobrze. Podoba mi się to. Nawet. Ty miałeś tutaj dobry pomysł z tymi podkami w sumie. Niech to będzie. Damy tutaj ładne kwiatki. Patrz jaki zarobisty bunkier. Widzisz to? Jest wszystko fajnie teraz tutaj. A czemu ty tak robisz, Chipson? Co to ma to znaczyć? Artystyczny nieład. Artystyczny nieład, ale dobra, ale artystyczny nieład akurat w bunkrze i w schronie przeciw jakimś złym rzeczom. To myślę, jest że super, nie jest bo teraz zauważ, że ktoś tutaj się włamuje, a my tak, czmych między tymi i labirynt, robimy. Tak. Labirynt między książkami, no powiem ci, że super, naprawdę, super pomysłowa rzecz. Dobrze, tak mi się bardziej podoba. I co uważasz o tym, co uważasz szczerze? Nie wytrzymam z ciebie, serio. Totalnie nie wytrzymam, ale w sumie to jest dobry plan, że to tak jest zrobione. A możesz się tutaj na chwilę posunąć? Bo ja musiałam tutaj dać ten, to i tak, o. Ej, to powiem ci, Szczypson, czasami masz naprawdę świetne pomysły. A? Co ty robisz, Szczypson?
Comfort place. Dobra, mam nadzieję, że będziesz się czuł bezpiecznie w takim razie, jak tak będziesz tutaj. Oczywiście, że tak. Najbezpieczniej. Mam jeszcze więcej skrzynek. Mogę je gdzieś dać na przykład... gdzie dać więcej skrzynek? Tu? Coś takiego zrobić może? Może to będzie ładnie wyglądać? Co ty tutaj w ogóle w mniejszym sensie? Jestem po prostu pod wielkim wrażeniem tutaj twojego wszystkiego. Co ty robisz, Chipson? Wow, ziomeczku! Denerwuje cię ten... ten mnie też bardzo trochę denerwuje. Trochę mi tu syczał, no. Mi też. Kurde, nie umiem teraz tu wyjść. Dobra. Okej. Okay. Bunkier myślę, że jest zrobiony. Więc w razie czego jest dobrze. Chipson, co ty tam robisz jeszcze? Powiedz mi, co ty robisz? Drążę. Ale czemu drążysz to jakiś tunel w ogóle, co? Ja lubię drążyć. Potrzebowałem po prostu więcej bloków budulcowych. Okej. Okay. Ej, nie umiem stąd wyjść. No musisz shiftem się przycisnąć chudziutko przez to tak. O, wiesz. O, właśnie. Bardzo dobrze. No. I co tutaj teraz kminisz? Co ty robisz? Co to masz za pomysły w ogóle? No way, że dasz tej drzwi. Nie mogę stać. Ej, dlaczego to się otworzyło? A, nie wiem, bo może tu jest gdzieś redstone, ale tam jest daleko. Nie wiem, czemu to jest otworzone, bo ty to źle postawiłeś po prostu. Patrz. No. Faktycznie. Aha, dobra, okej, okay. Cieszę się, że... Znaczy, cieszę się. A czemu ja nie mam dźwigni? Weź sprawdź, patrz. Masz. O, ale bajeranckie. Mega mądre no drzwi. Sprawdź, nice. Czy tu jest dobrze w tym. Nie, bo mnie tam zamkniesz na 100%. Nieprawda. Tak, wiedziałam, że muszę tutaj ufać, po prostu wiedziałam. Nie no, zrobię to specjalnie, bo wiem, że czekałaś na to. Nie no, po prostu sprawdź, czy nie jest za ciasno, no kurczę, no ja sprawdzam, jest... patrz. A nie da się wejść na łóżko. Nie rób tego. Otwórz mnie. Chipson, otwórz mnie. A, ej! Ja się tutaj jakoś zasnęłam, ej stary, jestem w łóżku, bo im. Nice. Co ty robisz? Żyjesz tam? Ej, fajnie, teraz oboje stąd nie wyjdziemy. Nice. Ja nie umiem tam przejść ogólnie. Jest ciężko. Ały! To jest niesprawiedliwe. Dobra, wiesz co, Chipson, ja spadam, bo ja zaraz umrę przez ciebie tutaj znowu. Dobra, nie. Naciągam cięciwę. Uwaga, nie, masz 10 nie, sekund. Nie, 10, nie, no przecież 9, wiem, że nie ucieknę. 8, 7. Chipson, proszę. Nie rób tego, umrę. Jak to ile zrobisz, masz serc, to umrę. Ile masz serc? Nie mam trzech serc, więc umrę. Mam 7 serduszek. Proszę, nie rób tego, Chipson, błagam. Nie zabijaj mnie. Nie wytrzymam, naprawdę nie wierzę, że to chciałeś nie zrobić. Nie dostałaś przecież. Ale nie mogłam dostać, mogłam dostać, nie mogłam umrzeć. Nie mogłam umrzeć w tym momencie. Nie mogłaś. Tak, mogłam. Ja nie wracam mogłaś. Do siebie. Widzowie, mamy schron, więc jest w miarę bezpieczniej. Ej, ten schron w ogóle nie jest chroniony w ogóle. No bo ty go odchroniłeś po no prostu. Nie, bo tam jest, trapdoorem to jest zamknięte. Ja wiesz, no. Jak tak chowam, ja tak chowam dżem, chowam tak w piwnicy, rozumiesz? Dobra, to ja to po prostu na ten odcinku naprawię tak, żeby było bezpiecznie. Pasi. Pasi. Nie, zostaw mnie, dobra, widzę. Widzimy się jutro godzinę 18:30 na tym kanale, wiecie, na mój kanał vlogowy, na mojego Instagrama, TikToka i widzimy się później, miejcie się dobrze, pa, pa.